Skutki zamrożenia gospodarki nie były tak widoczne, dlatego że część projektów się toczy, tak? I one wymagają czasu, żeby je zrealizować, tak? Tak. Ale nie, skoro są stali klienci, to w takim razie jak wygląda ta sytuacja właśnie u tych klientów, których ty obsługujesz, tak? Czy tutaj się dało jakoś zauważyć właśnie to, że ta gospodarka, mówiąc wprost, stanęła, tak? No, tak naprawdę architekci, z którymi współpracujemy, czy firmy budowlane, mówią dokładnie to samo co my. Projekty, które są w toku, cały czas się dzieją, cały czas trwają i idą. Jakby nikt nie wstrzymywał tych, które do tej pory były już zakontraktowane. Natomiast tak samo oni, jak i my, więc wszystkie branże po kolei, które współpracują w budowlance, odczuwają, że jest mniej zapytań ofertowych, mniej tych zleceń na przyszłość. No i tak naprawdę myślę, że u nas to będzie odczuwalne dopiero za kilka miesięcy. Jasne, a tutaj jak gdyby też zapytam, bo rozumiem, że praca, jaką wykonujecie w firmie, jest to praca zespołowa, tak? Tak. Więc tutaj, czy nie wiem, czy też jak gdyby te skutki zamrożenia były jakoś widoczne w zespole, czy jakieś wprowadziliście zmiany w trybie pracy, jak to wyglądało u Was w tym czasie? No na pewno nauczyliśmy się troszeczkę więcej pracować online. I rzeczywiście to poczytuję sobie trochę za taki plus całej tej pandemii. Z racji faktu, że poznaliśmy nowe narzędzia, typu udostępnianie sobie pulpitu, co dla niektórych to może być coś zupełnie normalnego. Dla nas to było coś nowego. Nagle mogliśmy się spotkać z naszymi klientami, kontrahentami zupełnie online poprzez różnego rodzaju platformy, udostępnić swój ekran, pokazywać zmiany, które wprowadzamy. Więc zarówno z klientami, jak i w zespole rozwiązania online zostały wprowadzone i podejrzewam, że to nawet jak już będziemy w normalnym trybie, będziemy się normalnie ze sobą spotykać, to te narzędzia nam zostaną.